Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dishonored Dead of the Outsider. Ja jestem Profi i przypominam wam oczywiście o kciuku w górę, subskrypcji kanału, komentarzu oraz kliknięcie w dzwonek, bo wytrzymamy na bieżąco. Próbujemy może muszę tędy. Muszę się dostać z powrotem do Dunwall. Nie widziałem dzieci od 2 lat. A? Tak mi z tym źle. Ale oni są spostrzegawczy, nie? Kurde. Dobra, tędy nie przejdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może uda mi się złabić kogoś na te otwarte drzwi tutaj. Trochę mi zaschło w gardle. Przydałoby się jakieś whisky albo coś. Może któryś... Mamy jakiś parawan. Kto otworzył te drzwi? Twój stary, chodź tu. No chodź tu, gościu, no. Fuck you. Jak się tu dostać w ogóle? Okej. To tam nie przejdę. Do tego pomieszczenia. Głupi. Na wszystkie litery. I nie tylko. Co by nie mówić, to może być trudne. Mamy 3 przeciwników. Na te odznaczenia. Jestem 2 razy lepszym żołnierzem od niego. Ktoś powinien zaprotestować. Problem jest taki, że z tego miejsca nie mam gdzie się ruszyć tak naprawdę, bo mogę się ruszyć tylko tutaj. No, ewentualnie jeszcze na te posągi mogę jakoś spróbować. Dobra, no on chodzi tam, więc tego mógłbym teoretycznie ściągnąć, jak on na wchodzie. Z tym trzeba uważać typkiem tylko. Ale on patrzy ciągle w tą stronę. Tą babeczkę trzeba wyeliminować. To bez sensu. Tak czy inaczej, to nie ja całowałem. Tam jest jakieś elektryczne coś włączone. No dobra. Myślałem, że spadłem. Spróbujmy najpierw tą babeczkę wyeliminować. Tylko niech on stąd pójdzie. Dobra. Okej, więc jedno z głowy. Dobra, to mamy już z bani. Musimy teraz zrobić to tak, żeby ten nas nie zobaczył, ale żebyśmy tego mogli ściągnąć. Więc gościu, idź mi stąd. Dobra. Kolejna przeszkadzająca nam osoba leży. Nie będziemy go uśmiercać, nie ma takiej potrzeby. Gorzej, że został po nim mieczyk. Nikt tu nie pilnuje? Słyszysz tam kogoś? Chcę się upewnić. Jeśli to szczur, to go zabij, dobra? Coś tu jest nie tak. Okej. Okay.
Brakuje mi tego strażnika jednego, gdzie on po lasu? No dobra, kogo tu nie ma? A, tu jest, dobra, okej. Co? Kto otworzył te drzwi? Twój stary. No ziomek, no, rusz dupę do tych drzwi. Czy mam ci je zamknąć? No cóż. Nie wiem, koleś widzi otwarte drzwi i się tym nie interesuje? No tak średnio. Widzę, że mi się kamerka zacięła. Mam z nim jakieś ostatnie problemy, więc pewnie już od tego momentu oglądacie bez kamerki. Bo nie chce mi się wyłączać nagrywania i przewodnik po mojej kolekcji. Nie chce mi się zaczynać od nowa już tego. Tak szczerze mówiąc, więc nie będę tego przerywał. Po prostu w następnym odcinku będzie już z kamerką, mam nadzieję. Ale niestety coś się z nią dzieje ostatnio. Jakieś problemy ma. Humory. Możliwe, że czas na wymianę, bo już 4,5 roku ma ponad kamerka. Dobra, rozejrzyjmy się dalej. Ściągnęliśmy tych trzech strażników tu. Czy ja zamknęłam szafkę przed wyjściem? Jak ostatnio zostawiłam ją otwartą, ktoś wsadził mi o śluzę do kieszeni kurtki. Tam jest strażnik. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj restaura. Siemanko. Tam pisało restaurację czy bathroom, kurde. Mam wrażenie, że pisało restaurację. No kurde, rękę bym sobie dał uciąć. Co tu pisze? A restrooms, dobra. Boże. Okej. Ależ miał minę. Kogo on się właściwie spodziewał? Cesarzowej? Co za dureń. Potem Ma drogie hobby. No dobra. Tam widzimy jakiś... coś cennego i jest też safe. Ileż jeszcze godzin to potrwa? Sorry. Że jeszcze ze trzy. Tak, jeszcze jakieś trzy godziny. Majtka majstrował. Nie urosła mu nawet włos. Kto to gadał w ogóle? Ja tu nikogo nie widzę. Królestwo za butelkę napoju mrożkowego. Mogę tutaj użyć windy jakiejś, okej. Rozejrzyjmy się po tym pomieszczeniu. Pustka. Nigdy jej nie widziałam, ale Daud powiedział, że tego się nie zapomina. Mamy obraz, spoko, to mnie cieszy. Serio, tak po prostu? Fortepian, czy co to jest? Nie pamiętam. Nie, się nigdy tym nie interesowałem. Dla mnie to jest fortepian. Jakiś gulasz z krwawołu. Umieram z głodu. No to będzie ciekawe. Dobra, jest otwarte na górze przejście. Sprawdźmy jeszcze do pomieszczenia. Mmm.
Klucz elektryczny. Wyłączaj urządzenia ochronne. O, dobra. Też wiem, gdzie go nawet użyć. Pamiętam już, co to było. Będziemy mogli go użyć tam na dole w tym pomieszczeniu. Składam prośbę o nowy przedział butów. I co dostaję? Skarpetę. Jedną bezużyteczną skarpetę. A? Kto otworzył te drzwi? Może to po prostu wiatr. No, ona się odwraca, więc ściągnę go. Więc będę w stanie go ściągnąć. No, odwróć się. Czym ja jestem? Czuję się jak pończocha bez nogi. Jak nikt. No cóż. Jak ktoś gorszy niż nikt. Muszę to zrobić dość szybko. Hello? Nikt tu nie pilnuje? Ktoś miał tutaj stać na straży. Dobra. No, coś ci chyba nie pykło. Tego nie mogę przeczytać. Myślałem, że to jest podka. O, tu coś mogę przeczytać. Cząstka pustki. Dobra. Pamiętnik Sean Yuna. Do sejfu jest piosenka? To coś nowego. Nigdy nie widziałam takiego sejfu, a wiele już otworzyłam. Nie powinno być problemu. Też tak myślę. Sprawdźmy tam ten pokoik, a domyślam się, gdzie ten klucz będzie. Znając życie. Tam widziałem chyba ten audiograf, którego można też ściągnąć. Dobra. Tu jest gdzieś kościelny amulet. A może nie? Aha, on jest w tym sejfie, tak? Ta. Tu nie mogę przejść. Dobra, jest możliwość wejścia tutaj jakąś inną drogą? Jest, chyba tam były drzwi, nie? Drugie. A, nie było. Dobra, spróbujmy jeszcze zejść pięterko niżej. Tam zostały nam dwie osoby. Tam. Tu jest też ta gablota, tylko muszę ją jakoś wyłączyć. Przewodnik po mojej kolekcji. Tu i tu nie ma wejścia. Gdzie tu jest do wyłączenia tego? Zamknijmy na razie. Tu są dwie osoby, nie?
Dobra. Przewodnik po mojej kolekcji, to już to widzieliśmy. Okej, okay, tu są jeszcze jakieś drzwi, dobra, zaraz je ogarniemy. Dobra, tą monetkę też już wziąłem. Obraz nie jest do zabrania. Okej. Dobra, tu są te drzwi do tego pomieszczenia pewnie. Gdzie jest możliwość wyłączenia tego? Bo gdzieś taka możliwość musi być. Ale na razie takiej możliwości nie widzę. Tam jestem w stanie dodać i jest. Okay. Zamknijmy to na razie. Będziemy musieli pewnie zejść jeszcze na dół. Klawesy. Okej. Okay. Czyli nie fortepian. Dobra, czyli to pięterko. I właściwie górne też już prawie mamy zrobione, bo musimy jeszcze tam dwie osoby tylko ciągnąć. Shan Yan. Normalnie musiałabym wydać fortunę, żeby usłyszeć jego śpiew. Ale nie po to tu jestem. To nie podlega dyskusji. Tragiczne arie przemawiają teraz najmocniej. Ich smutne nuty przebijają mi serce cudowną melancholią. Myślę, że to zasługa krwistego naparu spektora, który otworzył oczy mojej duszy. Unosić się w szarej przestrzeni między życiem a śmiercią, niemal ośmielając się zrobić ostatni krok. Przepis na słodki języczek. XD. Kto pozostałby nieporuszony? Kto nie uległby odmianie? Chyba starczy. Serio puściłem? Co to jest? Mamy klucz. Mamy full HP, mamy full potów. Kurde, fajnie tu ma. Przewodnik po mojej kolekcji. No to już chyba czytałem parę razy, tak mi się wydaje. Chłopak z północy daje popis na galiku w pale drinka. Królewska opera pęka w szwach na jego koncertach, więc po co występy prywatne? Dobra, ale mamy klucz. Gdzie ten pokój był zamknięty, kurczę, bo nie pamiętam, tu po prawej? Nie, ten był otwarty. Tam na dole. A, była też inna opcja, żeby się dostać, spoko. Już do pokoju z windą, okej. To coś nowego.
Karty audiografowe już się szybko sprzedają. Dobra, czyli mamy to, co potrzebowaliśmy. I w sumie, tak szczerze mówiąc... Możemy to wsadzić z powrotem, no. Dobra, lecimy na górę z powrotem do tego sejfu. Ja mogę chyba pobiec, bo tu nikogo już nie ma. List z banku Michaela. Mhm. To musi być ten nóż. Jest w skarbcu bankowym? Ja to mam pecha. Muszę chyba znaleźć ten drugi klucz. Przewodnik po mojej kolekcji. Dobra, tego nie mogę zamknąć, a jakbym to wyciągnął? Wszędzie słyszę. Aha, to tu leżał ten audiograf, który mógł tego nie otworzyć, ta? Ale nie zauważyłem. A domyśliłem się, że to musi mieć jakiś związek z tamtym. Dobra. Myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zwróciłem się do kamerki, no ale niestety jej nie widzicie już. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję na kanale, komentarz. Kliknijcie w dzwonek, by być z filmikami na bieżąco. No i widzimy się niedługo w następnym odcinku. Na razie.